Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciastoporty. Zamknij się tam, koniu. SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake. W ostatnim odcinku udało nam się uratować Skalmara z prehistorii, jednakże nie udało nam się uratować jego języka, przez co teraz... Sandra! Wybacz, Skalmar, ale tylko SpongeBob może ci pomóc. No, teraz brzmi mniej więcej tak. A więc musimy teraz zlokalizować kolekcję książek Gacusia, żeby mu pomóc. Zobacz, nie pamiętasz, co się stało ostatnim razem, Patryku? Znak zakaz jedzenia i picia wisi tu nie bez powodu. Znowu coś pominąłem. Ach. Robię się głodny właśnie przez to jedzenie namalowane na znaku. Okej, poszukaj słowników. No dobra. O, mamy słownik numer 1. Numer 2. I... słownik numer 3. Ślimaka? Gacuś musiał czytać niedawno tę książkę. Okej. Schodźmy do Skalmara. Skalmar, ta książka pomoże ci znaleźć właściwe słowa. W końcu to z niej Gacuś nauczył się tych wszystkich kwiecistych wyrażeń. Jakich miał? Dobra. Zdaliśmy mu słowniki i teraz musimy znaleźć nowy portal. Ale najpierw bierzmy zadania. Je vous déteste. Aha. Już teraz gada po francusku. Ten jego kaszel nie brzmi najlepiej. Ja tam zawsze jem coś bardzo szorstkiego, żeby wygładzić kaszel. Dobra myśl. O, można spróbować, ale najpierw może coś bardziej orzeźwiającego. Gdzie znajdziemy jakieś pyszne napoje do posiorbania? Okej, musimy znaleźć napoje, a Sandy chce... SpongeBob, dobrze, że jesteś! Mam tu taki problem i potrzebuję twojej pomocy. No domyślam się, inaczej byś nie miała tego znacznika nad sobą. Dla ciebie wszystko, Sandy! Wygląda na to, że ogrzewanie w mojej kopule wysiadło, kiedy wróciliśmy. Mam takie awaryjne urządzonko na tego typu sytuacje, ale żeby zadziałało, potrzeba naprawdę gorących przedmiotów. Okej. Okay. Będziemy się rozglądać podczas naszych przygód i przyniesiemy ci wszystkie gorące przedmioty, jakie znajdziemy. Tak jest. Super! Dzięki, SpongeBob! Dobra. Znajdź gorące przedmioty. 0 na 5. No dobra. Na razie chodźmy portal. No, ale weźmy tego konia. Którego wcześniej obrukałem. Ale nie chowa urazy, na szczęście, więc jest dobrze. Dobra. Mam nadzieję, że wszyscy nasi zaginieni przyjaciele są bezpieczni. Musimy sprowadzić ich z powrotem. Dokładnie. I co mamy tutaj? Dobra. Zdrowie mamy całe, więc możemy iść. Do kolejnego świata. Ciekawe, jak nam pójdzie dzisiejszy świat. Czy też będzie taki szybki? O! Okej. Okay. Sprowadź z powrotem perłę. Ześlizgnij się po tęczy. Okej. Okay. Rany. To największa zjeżdżalnia, jaką kiedykolwiek widziałem. O, a więc to tak wygląda koło. Ekstra. O, proszę. Nie wydaje mi się, żeby to był kosmos, ale okej. Okej. O, a co to? Hej.
Okej. Starczy odrobina. A, to mnie nie robi obrażeń. Dobra. Dobra, skupmy się na przejściu tego etapu. Okej. Jeszcze pizza z tłustego krawa. To pizza dla ciebie i... O nie. Za wysoko! Po pierwsze, ominąłem jakiś kawałek drogi. A po drugie, nie doskoczyłem. Okej. Dobra. A dobra. Teraz ogarnąłem, że jak wychylę gałkę do przodu, to lecę szybciej. Co, że tak powiem, robi sens. Okej. Napisywanie gry. Ła! To nie było ładne. Starczy odrobina. Dobra. I jesteśmy. Kto to się ośmiela wbijać w okno jej księżniczkowatości? Nie lękaj się, pani! To ser SpongeBob z Bikini Dolnego przybywa ci na ratunek z wiernym Gąbkiem Patrykiem! Gąbkiem Patrykiem? A to nie ty jesteś gąbką? Chyba, że... Czy to ja byłem zawsze SpongeBobem? Skończcie już te dziecinne wygłupiactwa! Ach, nieważne! Słuchaj, SpongeBob, chcę urządzić najbardziej koralową imprezę z nocowaniem, jaką to może widzieć. Będzie tort i zespół i popularne dziewczyny ze wszystkich zakątków królestwa i wszystkie przyjdą celebrować swoją miłość do mnie, księżniczki. Ja się nigdzie nie wybieram. To ratowanie może potrwać trochę dłużej niż myślałem, Patryku. Lepiej mów mi, SpongeBob. O, nieważne, cześć. O nie. Zejdź po schodach zwierzę. Okej. Co za wielka skała. To mi bardziej przypomina zamek. Cóż, cokolwiek to jest, chciałbym pod tym mieszkać. Nie lepiej w... Au, 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 au. Tak mieszkać pod zamkiem, to tak, tak głupio. Lepiej mieszkać w zamku. Wystarczy odrobina. Okej. Nie możemy lecieć dalej. Czekajmy. Dobra. Ale wysoko! Hej, SpongeBob! Może ty też powinieneś spróbować zostać balonem? Ale nie mamy czasu na tych wrogów. Dalej tak ich zabijemy. O nie. Dobra. Więcej farta niż rozum. Trochę tu wieje! Wieje tu, tylko nie odleć! O, okej. O. O tak, to co uwielbiam, czyli tęczo. Bardzo dobrze wiem, co robię. Wcale nie macham gałkami na lewo i prawo. I o wiele mniej zagmatwanie. Masz rację. Schodzenie tam znowu to byłby ból skorupy.
Dobra. Chyba by czym innym bije. Co to za wieśniak jakiś? Dobra. Idźmy do ogrodu. I poszukajmy różdżki. Ty to masz serce! No tak, nie stąpając po wodzie. Oho. Już wiem, co tu się święci. Chyba pojawiło się jakieś wyjście. Tu się święci labirynt. O, skorupka! Zepsuliśmy różdżkę! Jak teraz mamy się dostać do domu i ocalić perłę? Żaden problem. Naprawimy to, łatwizna. Musisz tylko znaleźć brakujące części, polizać je i z powrotem skleić. Kassandra nawet nie zauważy. Nie, wcale. Patryku, to genialny pomysł! Miejmy nadzieję, że działa na magiczne różdżki. Zadziała. Zupełnie jak wtedy, gdy zepsułem... naprawiłem twój telewizor. I twoją półkę z książkami. I miskę Gacusia. Patryk dużo rzeczy psuje. O, tak. Zlizałem twoją lodówkę do kupy. Chyba nie muszę wyjaśniać, jak doszło do tego, że się rozpadła. Jeszcze więcej galaretki. Nie, to chyba trochę ciekawi. Gadaj. Niedobrze. Dobra. Naprawiłem też zlew na ślinę i taśmę klejącą. Z kranu ciekło od miesięcy. Miałem rację, Patryk to psują. Powinniśmy przyjść tu ze Skalmarem. On zawsze powtarza, że mamy wyjść. Okej. Dobra, czyli musimy iść tam. Takie jest moje myślenie. Raz slizałem też do kupy twoje okna. Bolało. Ale nie dało się poznać, że rozbiłem je młotkiem. Nie no, skądże. No nieważne. Dobra. O, właśnie sobie przypomniałem. Zlizałem też do kupy twój kominek. Gorące doświadczenie. Patryku, naucz się dzwonić w takich sprawach do... nie wiem, fachowca? Jeszcze kiedyś umrzesz. Wystarczy odrobina. Nie, żebym ci tego życzył, ale... ty kiedyś umrzesz. Dobra, chodźmy dalej. Okej. Naprawdę muszę znaleźć sobie jakąś inną drogę do domu. Okej. Dobra, czyli byśmy przyszli tędy. Tak, jesteśmy tu. Czyli tak byśmy musieli iść tam. No dobra. Spójrz, kawałek różdżki. O. Dobra, czyli jeszcze jeden. O, proszę. A to spoko. Widzę, że ten labirynt jest... tak skonstruowane, że się tu raczej nie zgubimy. To dobrze. Bo ja bym był w stanie się zgubić. Wystarczy odrobina. A tego byśmy nie chcieli. Drzwi do garażu też zlizałem i skleiłem. Nie otwieraj ich przez jakiś czas. Wolę nie pytać. Wolę nie pytać. Ostatni raz wybieram trasę widokową. Koniec z odparzeniami.
Okej. Co mamy tutaj? To pewnie dobrze. Okej. Jeszcze więcej galaretów. O, chyba zbóg jest schodnie. Okej. Patrzcie i tędy. Dobra. No, myśl tu. Okej. Wystarczy odrobina. Dobra. Czyli idziemy tu. Chyba. Nienawidzę tego labiryntu. Czemu zawsze tu przychodzę? Jeszcze więcej galaretki. Nie wiem, chłopczyku. Czemu ciągle tu przychodzisz? Od razu. Dobra. Okej. Okay. Przycisk numer 2. A, i możemy iść dalej. Okej. Okej. Dobra. Raz. Dwa. Odliczmy razem. I trzy. Kolejny kawałek różdżki, Patryku. Na brodę Merlina. Czy jak już tak? Już tylko jeden kawałek różdżki. Może powinniśmy poszukać w innej części zamku? Ta część jest zagmatwana. Świetny pomysł! Ale gdzie jest inna część zamku? Dobra, musimy się udać do stajni na dziedzińcu. No dobra. Słodka i lepka. To chodźmy. Do stajni. O! A dokąd to bierzesz? Skalnotka. Mam opcję? Chcę udać się do Finlandii. Wejść mogą tylko ci, którym dane było otrzymać zaproszenia. A nawet wówczas chłopcom wstęp wzbroniony. Chyba że grają w zespole. Ty grasz w zespole? Niestety, przez moje obowiązki księżniczce nie będzie dane doznawać uniesień, jakie zapewniają moje melodie. Ta, jasne. Jestem zmuszony posiłkować się innymi, pośredniejszymi artystami. Tak, tak. A także dokładnie. Mówić morskim chłystkom, takim jak wy, żeby się stąd wynosili. Może to jest wejście do zamku. Powinniśmy wrócić ze wszystkimi kawałkami różdżki i kompasem. Słodka i lepka. Patryku, popatrz! W tej klatce trzymają chyba jakieś zwierzęta. O rany, no. O rany! Może jest tam żyrafa? Powinniśmy chyba wypuścić z klatki to, co w niej siedzi. Okej, okay. Znajdź klucz otwierający drzwi do stajni. Zwierzę, kauć! Nieważne. Dobra, ciśnijmy ten przycisk. To nam otworzy przejście. Gdzieś. Dobra. Chodźmy. Znajdź zielony klucz. No dobra. Przynajmniej nie pluje na mnie.
No dobra. O, okej. Dobra. Tu coś mamy. Jakiś klucz. Chyba. Mam pierwszy klucz! Chyba okaże się kluczem do naszego sukcesu! Dobra, zanim otworzę zieloną wieżę, przejdę tędy jeszcze zobaczyć, jak to działa. Tutaj dalej. O, proszę! Okej. Aha, dobra. Rozumiem. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Czegoś mi tu zabrakło. No dobra. Koniec z odważenia. Czekajcie, mogę zdobyć od razu wszystkie klucze. Wiedziałem, że nie będę długo kluczyć. Ale to było śmieszne. O nie. Dobra. Więcej szczęścia niż rozumu. Słodka i lepka. To dzisiaj mówiłem, ale to... To się dzisiaj bardzo przyda. Coś czuję. Oj! Definitywnie to stwierdzenie opisuje dzisiejszy odcinek. No dobra. Słodka i lekka. Dobra. Klucz numer 3. Wiedziałem, że nie będę długo kluczyć. No dobra. To teraz... aha, tu. Okay. Pizza z pustego kraba to pizza dla ciebie i dla mnie. Dobra. Czyli chodźmy najpierw do wieży zielonej. Zwierzę księżniczki jest takie majestatyczne. Mam nadzieję, że niedługo je wypuszczą. Okej. Dobra, dostań. Dotrzyj na szczyt zielonej wieży. Dobra. Zróbmy to. Aktywuj guzik zielonej wieży. Dobra. To już. O. Dobra. Teraz wieża kolejna. Rozumiem. Widziałem coś błyszczącego na dole studni. Założę się, że to coś fajnego, jak... Bubr. A może to cały grosz? Nawet lepszy niż pół. Co o tym sądzisz, Patryku? Dobra. Tak coś czułem. Hej. Dwa. I trzy. Dobra. Nuda, no dobra. Od razu lepiej. No zgadzam się, zgadzam. Hop. Ci
ciężko nie przyznać ci racji, SpongeBobie. Okej. Wieża fioletowa. A to było najprostsze. Dobra. Mamy to. To już wszystkie klucze. Możemy teraz uwolnić to zwierzę. Zobaczmy, co to jest. Patryk, widziałeś kiedyś tak majestatyczne stworzenie? Ta kolorowa grzywa, błyszczące oczy i ten kawałek różdżki w pysku. Niedobrze. Szybko, musimy go złapać. No dobra, podążaj za jednorożcem. Nie pozwól uciec jednorożcowi, jest za ładny. Okej. Słodka i lepka. Poczekaj, jednorożcu! Wróć! Wróć! Okej. Op! Za tym jednorożcem! Rany, jak szybki! Dobra. O, proszę. Okej. No, zapisywanie gry. O! Czuję się jak pan krab. Złoty dukat. Hop. Okej, długo tak jeszcze będę biegł za nim? Jeszcze więcej galaret! Okej. Bardzo ciekawe przeszkody. Dobra. Gdzie ja teraz dotarłem? Patryku, popatrz! Ten stary dom wygląda, jakby mieszkała w nim wiedźma. Może jednorożec się za nim schował? Dobra. Myślę, że tutaj sobie zakończymy. I do tej jadki pójdziemy w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I widzimy się w następnym. Na razie.